Kolejna rzecz, proszę Państwa, to jest kwestia rozwiązania problemu czystości w gminie. Myślę, że to jest nie do przecenienia, żeby wreszcie nasza gmina wyglądała porządnie i ładnie. To nie są jakieś slogany na wybory, bo wiedzą Państwo doskonale, że rozpisaliśmy referendum w tej sprawie. No zabrakło nam kilka głosów mimo tego wysiłku. Wydaje się, że już byśmy byli zaawansowani w rozwiązaniu tego problemu. Natomiast ponieważ Państwo da nam możliwości rozwiązania tego przez Radę, myślę, że wkrótce to zrobimy. Proszę Państwa, no i kolejna rzecz to, o czym mówił też mój przedmówca, kwestii zwiększenia dochodów gmin. W jaki sposób to zrobić? To jest bardzo ważna sprawa. Chcemy zmienić plany zagospodarowania przestrzennego wzdłuż drogi krajowej, by po pierwsze zwiększyć nasze dochody, bo się rozwinie tam przedsiębiorczość. Zmniejszymy tym samym bezrobocie i zapewnimy stały dochód dla gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo obu kandydatom. Zgodnie z ustaleniami ze sztabami w tej chwili przejdziemy do części, w której kandydaci mogą zadawać sobie pytania. Na początek pan Adam Szkowski zada pytanie pani Jolanci Tomasiewicz, a następnie dopuszczona jest replika, następnie będzie pytanie od moderatora. Na każdy element tutaj mam przydzielony tylko jedną minutę. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrz, mam takie pytanie, ponieważ wielokrotnie wspominała Pani, że będzie Pani dążyć do zagospodarowania Centrum Kalinowa. Ja przypominam sobie jeszcze przed poprzednimi wyborami takie tutaj hasła. Oczywiście bardzo słuszne i cieszę się, że takie hasła są i cieszę się, że są. No teraz mam nadzieję, że w przyszłej kadencji będziemy to mogli. Znaczy Centrum Kalinowa będzie zagospodarowane. Natomiast ja mam takie pytanie, jak się ma do tego koncepcja budowy parkingu pod urzędem? Czy właśnie budowa parkingu to jest właśnie ten pomysł na zagospodarowanie w Centrum Kalinowa? Czy parking ma być takim centralnym punktem Kalinowa? Bo ja osobiście się z tym nie zgadzam i troszkę jestem zaskoczony tym pomysłem, a wiem, że to jeszcze w tej kadencji ma być zrealizowane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zgadzam się z moim przedmówcą, że kwestia zagospodarowania Centrum Kalinowa jest sprawą niezwykle ważną, bo tak jak powiedziałam, to jest wizytówka naszej gminy. Dlatego też chcemy za wszelką cenę dążyć do przebudowy ulicy Jana Pawła. I przypominam, że nie są to hasła, bo projekt już jest od dawna zrobiony i czeka na to, żeby powiat wreszcie wyciągnął z tego wnioski i w końcu zaczął ją robić. Także uważam, że ulica Jana Pawła dla przebudowy centrum jest sprawą kluczową i do tego będziemy dążyć. Kolejna sprawa, kwestia własnościowa. No, Centrum Kalinowa nie jest niestety własnością gminy. W dużej części, w znakomitej większości jest to własność GES-u. Wydawało się jakiś czas temu, że przy dobrej koniunkturze jesteśmy w stanie to centrum zagospodarować i byłoby to coś naprawdę pięknego. Natomiast no, okazało się, że też budzi to spory sprzeciw społeczny. I tutaj no, w tym dialogu trzeba jakoś to robić. Dlatego, że wielu miejscowych kupców no, zebrało się, przecież przychodzili na zebranie rady i mówią o tym, że musimy to zrobić we współpracy z nimi. Dziękuję. Zgodnie z ustaleniami pan Adam Ciszkowski ma prawo do repliki na odpowiedź pani burmistrz. Dziękuję bardzo. Czy tak pytałem nie o ulicę Jana Pawła, która jest oczywista, że należy to zrobić i jak, jeśli zostanę burmistrzem, jeśli będzie mi dane pełnić ten urząd, to obiecuję Państwu, że ulica Jana Pawła będzie zrobiona, bo to gmina, to gospodarz gminy odpowiada za wszystkie drogi na terenie gminy, nie tylko drogi gminne. Po tych drogach jeżdżą i chodzą mieszkańcy Kalinowa. Natomiast co do zagospodarowania centrum, pytałem o parking przy gminie. No i niestety odpowiedzi nie otrzymałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz prawo do zadania pytania przysługuje pani Lalicie Tomasiewicz. Odpowiedź i replika. Panie Adamie, w swoich wystąpieniach dotyczących wizji gminy, jaką pan chce zrealizować, mówi pan o tym, że gmina ma spore zadłużenie. Czy wie pan, jak się ma zadłużenie gminy do obowiązujących przepisów? Czy wie pan, jak są zadłużone sąsiednie gminy? Jak to wygląda w stosunku do Kalinowa?
I jak pan sobie wyobraża zrealizowanie swojego programu, który dużo jest zadań inwestycyjnych, bez sięgania po kredyty i pożyczki, gdy budżet inwestycyjny gminy na dzisiaj oscyluje około 4 milionów złotych? Dziękuję bardzo za to pytanie. Panie Burmistrz, uważam, że gmina Halinów, znaczy oczywiście znam zadłużenie ościennych gmin, wiem jak wygląda, wiem, że w ościennych gminach często to zadłużenie jest większe i problemy są o wiele bardziej poważne, ale to nie znaczy, że mamy czerpać złe wzorce i się cieszyć, że u nas jest mniej źle. Znaczy u nas też jest dosyć duże zadłużenie. Nie twierdzę, że jest ono niebezpieczne w tym momencie. Twierdzę co innego, że to zadłużenie powoduje, iż cała ta lista inwestycji, w tym te inwestycje, które na przykład pani podała przed chwilą w swojej prezentacji, no może być problem zrealizować bez właśnie pozyskania środków zewnętrznych i bez zwiększenia dochodów budżetu. I mój program wychodzi naprzeciw temu zadłużeniu i w jaki sposób? Właśnie w sposób taki, że będą zwiększone dochody budżetu naszej gminy i będziemy bardziej aktywnie sięgać po środki zewnętrzne, bo... Jesteśmy po czasie, proszę kończyć. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, Szanowni Państwo, otóż polityka inwestycyjna gminy musi dążyć do tego, żeby bezpiecznie zaciągać pożyczki i kredyty. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy nie chcą czekać na budowę szkoły przez 10 lat, kiedy ze środków własnych ją się zbuduje. Oni chcą mieć już i my musimy to mieszkańcom naszym zapewnić. Gmina Halinów ma bardzo bezpieczne zadłużenie. Niecałe 30% w stosunku do dochodów gminy to jest wskaźnik więcej niż przyzwoity. Takiego wskaźnika nie ma żadna okoliczna gmina. Dlatego nawet, żeby korzystać, o czym Pan mówi, ze środków unijnych, trzeba mieć wkład własny i to często duży, bo jeżeli aspirujemy o duże projekty, to te 15%, które musimy mieć, to też jest olbrzymia kwota. I żeby to osiągnąć, musimy sięgać po instrumenty finansowe, które są na rynku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej chwili ja zadam obu kandydatom to samo pytanie. Przecież zadam je raz, poproszę o dwie jednominutowe odpowiedzi. Są to pytania, które były zbierane przy przygotowaniu do debaty poprzez dostępne nam kanały. Ja bym chciał się dowiedzieć, jaką funkcję przewidują Państwo dla miejscowości Okuniew w planach rozwoju gminy? Miejscowość, która jest dopiero od roku połączona z centrum gminy bezpośrednią drogą asfaltową. Jaki mają Państwo pomysł na rozwój tej miejscowości? Zaczynamy od Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, jak już wspomniałam, Okuniew jest drugą co do wielkości miejscowością w naszej gminie i jest bardzo ważną częścią tej gminy, ponieważ mieszka tam ponad 2000 osób. Dlatego też w tej części gminy jest zarówno szkoła, jak i dom kultury i instytucje, które pomagają uczestniczyć w życiu społecznym mieszkańcom bez konieczności przyjeżdżania do Halinowa. Ale ważna też jest integracja mieszkańców Okuniewa, mieszkańców Halinowa, no i nie tylko, całej gminy. Dlatego też tak ważną rzeczą jest ta droga, która została zrobiona i możliwość komunikacji. Zainwestujemy tam duże pieniądze teraz. Zainwestujemy duże pieniądze, będzie to widać, to będzie miejscowość, która naprawdę będzie błyszczała. Dziękuję. Teraz proszę pana Adama Krzyckiego odpowiedź. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ogólnie dziś pewnie byłby stolicą powiatu, gdyby nie jeden przypadkowy dosyć fakt, że decyzją cara kolej idąca na wschód od Warszawy w ramach oszczędności ominęło Okuniew o 4 km. Gdzieś pewnie byśmy jeździli nie do Miska, do Okuniewa, załatwiać sprawy. Oczywiście jest to bardzo ważna miejscowość dla naszej gminy. Nie tylko dlatego, że mieszka tam bardzo dużo osób, ale właśnie ze względu na te walory historyczne. Tam miało miejsce wiele spraw związanych z historią naszego kraju. Między innymi toczyła się tam na terenie Okuniewa wojna polsko-bolszewicka, bitwa warszawska. I oczywiście na pewno, zarówno jeśli chodzi o inwestycje, jak i pamięć o tych wydarzeniach historycznych, ja, jeśli będę burmistrzem, będę na pewno
Okuniew miał bardzo w sercu i będę o Okuniewie myślał. Myślę, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Park, zabytkowy park, pałac w Okuniewie jest totalnie zaniedbany. Myślę, że też tutaj gmina powinna coś zrobić w przyszłej kadencji, żeby jakiś projekt rewitalizacji w tej sprawie przygotować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego elementu dyskusji merytorycznej, który został ramowo określony jako bezpieczeństwo. A tutaj jako pierwsza wypowie się pani burmistrz, następnie pan Adam Ciszkowski. Pan radny Adam Ciszkowski. Tutaj moment jest skrócony po minucie na wystąpienia, a dalej idziemy w tym trybie. Proszę. Szanowni Państwo, co to znaczy poprawa bezpieczeństwa i co to znaczy bezpieczeństwo? Moim zdaniem to znaczy zero tolerancji dla przestępczości takiej pospolitej. Żeby temu zapobiec, musimy stale współpracować z policją i doposażać ją w niezbędny sprzęt. Jest to na dzisiaj rzecz konieczna. Chcemy też zacząć wprowadzać monitoring wizyjny, począwszy od centrum Halinowa i też we współpracy z policją, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom. Kolejna rzecz niesłychanie ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców to jest kwestia współpracy ze strażami pożarnymi. Mamy ich 3 na naszym terenie. Musimy je doposażać, bo one nam służą naprawdę w kryzysowych sprawach. Wtedy, kiedy jest pożar, powódź, podtopienia, wypadek. To jest niesłychanie ważna sprawa. Kolejna rzecz to jest kwestia bezpiecznych dróg, chodników i oświetlenia. To jest kapitalna sprawa dla poprawy poczucia bezpieczeństwa. Będziemy inwestować i budować chodniki i już Państwo wiedzą, że przybywa bardzo dużo oświetlenia ulicznego i będziemy też się starać kontynuować w kolejnych latach. Kolejną niesłychanie ważną kwestią to jest kwestia edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja widzę bezpieczeństwo w ujęciu wieloaspektowym. Najważniejsza w zasadzie sprawa, jeśli patrzymy na bezpieczeństwo w naszej gminie, to jest bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły, bezpieczna droga do szkoły. Ja uważam tak, że potrzeba w naszej gminie przy placówkach oświatowych, przede wszystkim sygnalizacji świetlnej, zwłaszcza w Halinowie, potrzeba progów zwalniających, potrzeba parkingów. I myślę, że te rozwiązania w przyszłej kadencji na pewno przeprowadzimy. Jestem tego pewien. Kolejna rzecz to jest bezpieczeństwo dla mieszkańców. To, o czym już pani burmistrz powiedziała. Ja tylko zupełnie uważam, że koniecznym jest pobudowanie na naszym terenie większej ilości chodników właśnie w celu poprawy bezpieczeństwa. Ja tylko przypomnę, że 100 metrów budowy chodnika to jest 15 tysięcy złotych. Myślę, że gminę stać na to, żeby to bezpieczeństwo bardziej w przyszłej kadencji poprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgodnie z programem w tej chwili pani Jolanta Damasiewicz ma prawo zadać pytanie Adamu Ciszkowskiemu. Panie Adamie, w swoim programie i w swojej takiej wizji rozwoju gminy napisał pan, że w pewnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa rozstrzygająca będzie dobra wola burmistrza i jego autorytet. Czy mógłby pan powiedzieć, w jakich sprawach, ale konkretnie, dotyczących bezpieczeństwa i mieszczących się w kompetencjach burmistrza rozstrzygająca może być jego dobra wola? Panie burmistrz, to jest zdanie wyrwane z kontekstu. Ja bym prosił o przytoczenie całej tej tezy akapitu, jeśli można, żeby nie wprowadzać jednak tutaj widzów, mieszkańców, prawda, w błąd. Czy myślę, panie Damie, że może pan poświęcić część swojego czasu na cytowanie tego fragmentu albo odpowiedzieć na pytanie? To znaczy, szanowna pani burmistrz, to jeśli mogę odpowiedzieć kompleksowo na to pytanie, chociaż w nie wiem, czy mi się uda. Chodzi mi po prostu o podejście urzędu do niektórych spraw. Mój program dzieli się na taki, który wymaga realizacji, którego realizacji wymaga dużych pieniędzy i taki, który można zrobić przy zmianie po prostu podejścia do kwestii na przykład czystości w gminie. I jeśli o tym mówiłem o odśnieżaniu dróg, zimowym odśnieżaniu dróg gminy, to też jest związane z bezpieczeństwem. Dziękuję.